Siemano, witam wszystkich. Tak oto to wygląda w tej chwili. Cały ten dół. On zrobiony z nowa. Na razie podłoga powycinana tylko w kawałkach. Później będzie reszta wycięta. Tutaj najważniejsze mocowanie wahaczy. Wszystko tu jest nowe, porobione mocowania. Na razie ściskami połapane. Jeszcze muszę ustawić wymiary, połapać dokładnie, posprawdzać i wtedy dopiero później będę mógł to przyspawać. Kawałek podłużnicy już jest przyspawany. Dół nad kola też. Z drugiej strony tak samo, zrobione dotąd. Tego tutaj nie będę robił, bo co oczy właściciela nie widzą, to głowa nie boli. W tym momencie żartuję. Będę to robił dopiero ten element, będzie wycięty. Jak wyrzucę ten błotnik, będę robił próg, to wtedy reszta tego dołu zostanie dorobiona z nowa. Także tutaj tego wzmocnienia tej do progu na razie nie będę nic wspawywał, bo i tak to będzie za chwilę odwiercane, wycinane. Tak by to wyglądało na tą chwilę. Ten element dorobiony jest razy dwa. W razie co, jakby był potrzebny na drugie auto, na to wszystko są szablony porobione. Na wszelki wypadek, jakby gdzieś kiedyś coś takiego było potrzebne, wyciągnę sobie szablonik i wyrysuję na blaszkę. Będę mógł dorobić taki element bez problemu. A jak już tu połapię teraz wymiary tego mocowania, tych wahaczy, wtedy od tej strony zamykam tą puszeczkę w ten sposób. Wiadomo, tu są blaszki dłuższe, ale to wszystko zostanie podocinane według tego, tak jak trzeba. Tutaj zmienię fabrykę, poprawię. Dlaczego? Tu jest otwór, w tym drugim Fiacie jest tak samo otwór, leci tutaj cały syf, wszystko się tutaj dostaje, zbiera się tam piach, woda, no i wiadomo co się dzieje. Ja to zmienię w ten sposób, że będzie tutaj cała blaszka i będzie tylko nawiercony otwór, coś takiego, na koreczek gumowy, żeby tutaj było można włożyć wężyk, nawalić tam szuwaksa, jakiegoś tam preparatu do zabezpieczeń profili i wtedy będzie święty spokój. Jak to będzie wyspawane od tej strony, to wtedy z drugiej strony tutaj w tym miejscu gdzieś to położyłem, przychodzą takie trójkąciki, jeszcze wzmocnienia całej tej belki, one się tam łączą z podłogą i z tym tutaj, z tą blachą, jedno z drugim się łączy. Także walczę dalej. Aha. I tutaj też tak samo. Co oczy nie widzą, to głowa nie boli. Z drugiej strony ta blacha cała, ten narożnik jest zrobiony z nowa. Tutaj nie będę robił, zasmaruję tą mastyką, jakimś czernidłem zawalę tam. To, że tam jak widać jest wygnite, to co tam, nikt tego nie widzi. No ale bądźmy poważni. Po wyrzuceniu błotnika ta blacha tutaj zostanie odwiercona i cały ten narożnik, jak trzeba, będzie zrobiony z nowa. Mocowanie
drążka reakcyjnego. Też będzie odwiercone, wyczyszczone, ewentualnie jak będzie potrzeba, zrobię nowa, tak jak jest to zrobione z nowa. Tutaj już z przyspawanym gwintem, z przyspawaną nakrętką, bo tu jest nakrętka, aby przyłożona. Stąd jest ten otwór, żeby to było można chwycić kluczem. Tutaj na tym, co dorobiłem, też jest otwór dorobiony, ale prawdopodobnie dorobię nowe. Tak jak właściciel mówił, że nie chce tego otworu. Być może będzie tylko mniejszy otworek zrobiony na koreczek gumowy, ale to już tam kwestia zastanowienia się, przemyślenia. Także to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam.